Jakiś czas temu obiecaliśmy, że raz na miesiąc będziemy publikować film stworzony we współpracy z Allegro, gdzie będziemy przedstawiać ciekawe okazje, które są obecnie dostępne na rynku. No i właśnie taką okazją są nowe sprzęty Huawei, które nie kosztują 1000, 2 albo 3000 zł, tylko takie przeznaczone dla najbardziej oszczędnych użytkowników. Bo najtańsze z nich kosztują 399 zł, a najdroższy 599 zł. I do każdego z tych sprzętów można jeszcze dostać gratis opaskę sportową. Pierwszym modelem, jaki Huawei przedstawił dosłownie kilka dni temu i o którym chcielibyśmy powiedzieć, jest Huawei Y5P, czyli smartfon kosztujący 399 zł. No i za te pieniądze otrzymujemy smartfon z ekranem 5,45 cala i zanim ktoś powie, że no ja kiedyś miałem smartfon z ekranem 5,45 cala i on był duży, spokojnie. Ten smartfon jest naprawdę mały i to jest zasługa tego, że mamy tutaj ekran o proporcjach 2 do 1, rozdzielczość 1440x720 pikseli. Więc jeżeli ktoś chce mieć małe urządzenie, tanie urządzenie, które będzie się dało podłączyć do internetu i korzystać z podstawowych funkcji komunikacyjnych oraz multimedialnych, to jest to coś dla niego. No i dodatkowo kupując taki smartfon otrzymujemy opaskę sportową Huawei Band 3e. To jest bardzo prosta opaska sportowa z czarno-białym ekranem, ale zawsze coś fajnego. Otrzymujemy w ten sposób zestaw urządzeń, które pozwolą nam nie tylko komunikować się ze światem, ale także troszeczkę bardziej zadbać o naszą aktywność fizyczną. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tego urządzenia, no to specyfikacja techniczna jest bardzo podstawowa. Mamy procesor MediaTeka, mamy 2 GB RAM-u, mamy też 32 GB pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć za pomocą kart microSD. Do tego mamy 2 aparaty. Jeden z przodu, drugi z tyłu. No i te aparaty są całkiem dobre, ale jak na tę półkę cenową, więc nie spodziewajcie się, że będziecie robić nimi nie wiadomo jakie zdjęcia. No i część z Was może się zastanawiać, a po co mi taki smartfon z taką specyfikacją i taki mały? No okej, być może dla Was nie, no bo Wy jesteście jakimiś power userami, chcecie mieć mocne podzespoły i tak dalej. Ale jeżeli ktoś szuka telefonu na przykład dla dziecka albo dla seniora, żeby były tylko podstawowe funkcje multimedialne, jakiś dostęp do internetu i tak dalej, to moim zdaniem to może być bardzo ciekawa oferta, tym bardziej, że to jest smartfon za jedyne 400 zł. I wiadomo, że nie będzie to żaden demon wydajności, no ale za 400 zł nie ma się czego więcej spodziewać. Moim zdaniem w tej cenie to urządzenie może być bardzo ciekawe. Drugi smartfon przedstawiony niedawno przez Huawei to Y6P kosztujący 599 zł. No i nie ma co udawać, trzeba powiedzieć wprost. To jest smartfon znacznie lepszy, no bo w sumie o połowę droższy. I tutaj mamy też procesor MediaTek, ale mamy 3 GB RAM-u, mamy też 64 GB pamięci i to w tej półce cenowej zbyt często się nie zdarza. I mamy ogromny akumulator 5000 mAh. Do tego mamy 3 aparaty, mamy czytnik linii papilarnych. No i tutaj naprawdę jak na podstawowy smartfon jest naprawdę nieźle, no bo poza elementami, które wymieniłem, mamy także NFC do płatności zbliżeniowych, więc ten smartfon może służyć jako karta płatnicza, mówiąc wprost. I w tym urządzeniu podoba mi się przede wszystkim to, że mamy tutaj bardzo duży akumulator, więc jeżeli ktoś jest mało wymagającym użytkownikiem i kupi taki smartfon, no to on go będzie ładował co 2 albo co 3 dni, podejrzewam, więc to naprawdę na plus. Tutaj nie da się na to narzekać. Trzecim tanim urządzeniem przedstawionym przez Huawei jest ten tablet MediaPad T8. I jak sama nazwa wskazuje, T8. Mamy tutaj 8-calowy ekran, no i ten sprzęt kosztuje 399 zł, więc też bardzo mało. Co tutaj mamy? Bardzo solidną, metalową, tak, metalową obudowę. Ja zawsze tak przykładam, żeby sprawdzić, czy jest metal, czy nie. Do tego mamy specyfikację bardzo podstawową niestety, bo mamy procesor MediaTek, 2 GB RAM-u i 16 albo 32 GB pamięci na dane. Ktoś powie, że to jest za mało. No jasne, dla większości użytkowników 2 GB RAM-u to może być za mało, ale jeżeli mówimy o tablecie za 400 zł, na przykład dla dziecka, to moim zdaniem jak najbardziej może być, bo tutaj nie mamy do czynienia z takim urządzeniem jak smartfon, że będziemy tutaj odpalać 2 gry, aplikacje do muzyki, coś do książek, do pracy i tak dalej w tle, tylko tutaj zazwyczaj będzie działać jedna aplikacja i moim zdaniem dla mało wymagającego użytkownika, czyli na przykład właśnie dla dziecka, a niebawem zbliża się Dzień Dziecka, no to takie urządzenie będzie jak najbardziej wystarczające.
Mamy tutaj jeszcze akumulator o pojemności 5100 mAh. Na ile starcza? No trudno powiedzieć, bo ponownie nie mamy tutaj do czynienia ze smartfonem, tylko z tabletem. Ja tego tabletu używam od 3 dni, no i jeszcze nie musiałem go naładować, ale muszę się też przyznać, że nie korzystałem z niego bardzo aktywnie. No i bardzo mnie ucieszyło też, że mam tutaj slot na kartę SIM, czyli ten tablet może służyć jako przerośnięty telefon. I ktoś powie, że to głupie, co ja mam tak dzwonić, ale spokojnie. Jeżeli można tu włożyć kartę SIM, no to ten tablet może mieć internet w każdym miejscu. Czyli na przykład, jeżeli jedziecie gdzieś samochodem i chcecie, żeby dziecko w aucie oglądało bajkę, no to nie musicie targać ze sobą żadnego routera, Wi-Fi i tak dalej, tylko wsadzacie tutaj kartę SIM, dziecko ma neta i można streamować bajki z internetu. Na przykład, jeżeli przez przeglądarkę wejdziecie na YouTube'a i tak dalej. Więc moim zdaniem dla dzieci, no i trochę dla rodziców, taki tablet za 400 zł może być bardzo fajnym gadżetem. No i czy te sprzęty mają jakieś poważne wady? Warto wspomnieć przede wszystkim o jednej, czyli o tym, że nie obsługują usług Google. Czyli nie ma tutaj żadnych aplikacji od Google'a, nie ma sklepu Play, nie ma YouTube'a, chyba że przez przeglądarkę i tak dalej. Warto o tym pamiętać, więc albo musicie się upewnić, że nie potrzebujecie usług Google, albo sobie po prostu je dograć, bo to też jest możliwe. No i gdybym miał wybrać jedno urządzenie, które najbardziej mi się podobało, no to byłby ten tablet Huawei MediaPad T8, no bo przez to, że to jest fajny sprzęt właśnie dla dzieci, dla rodziców, jest solidnie wykonany, no i nie jest drogi. I gdybym miał dziecko, jeszcze nie mam, i gdybym miał kupić swojemu dzieciakowi właśnie tablet, to chyba wybrałbym takie urządzenie, tylko oczywiście dograłbym tutaj na własną rękę usługi Google, no i na własną odpowiedzialność, bo część osób zaraz może mi mówić, że to niebezpieczne i tak dalej, chociaż ja się z tym nie zgadzam. No i jak powiedziałem, te sprzęty są dosyć tanie, ale warto je kupić już w przedsprzedaży, jeżeli Wam się podobają. Dlaczego? Już tłumaczę. Ponieważ jeżeli je kupicie od 7 do 24 maja, no to jeszcze dostaniecie gratis opaski sportowe. Do Huawei Y5P oraz do Huawei MediaPad T8 dostaniecie prostą opaskę sportową Huawei Band 3e. Z kolei do tego Huawei Y6P dostaniecie znacznie droższą opaskę sportową Huawei Band 4, która jest bardzo dobrą opaską i bez problemu może konkurować z takim modelem jak Xiaomi Band 4. Generalnie jest to jedna z najlepszych tanich opasek sportowych dostępnych na rynku. I właśnie wszystkie te oferty z gadżetami znaleźliśmy dla Was na Allegro. Jeżeli chcecie kupić czy to Huawei Y5P, czy to Huawei Y6P, czy też tablet MediaPad T8, to odpowiednie linki znajdziecie w opisie pod tym filmem. Prowadzą one oczywiście do Allegro, z którym współpracujemy na tym kanale. No ja generalnie polecam kupowanie tych i innych sprzętów na Allegro, no bo kupując na Allegro macie pewność, że macie darmową dostawę do paczkomatów oraz kurierem, jeżeli korzystacie z usługi Allegro Smart, którą sam bardzo lubię. No i to było wszystko, co mieliśmy dzisiaj do powiedzenia, więc na koniec mam do Was tylko prośbę. Napiszcie w komentarzach, ile Waszym zdaniem najmniej warto wydać na smartfon oraz na tablet. No, mówię o tym głównie dlatego, że dzisiaj było o tanich sprzętach. No i standardowo, łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek, a my widzimy się niebawem. Cześć!